Puchatek oddałby wszystko za baryłkę miodu, bo Kubuś wie, co dobre. Miód jest pyszny, a do tego nigdy się nie psuje. Pyszny, słodki miód to efekt pracy tysięcy pszczół. Od wieków był wyśmienitym łakociem. Służył też jako lekarstwo. Wiedzieli o tym już starożytni Egipcjanie. Wyobraźcie sobie, że miód sprzed tysięcy lat znaleziony w grobowcu faraona nadaje się do jedzenia. To przede wszystkim dzięki enzymowi zawartemu w ślinie pszczół. Miód tak idealnie przechowuje się przez długie lata. Nie psują go żadne bakterie ani grzyby. Jedzmy więc miód, chociaż jak mówił Kubuś Puchatek, nie ma smutniejszego widoku niż dno pustej baryłki po miodzie.